Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na spotkanie z Motorola Edge 30. Bardzo mocno wzbraniałem się przed testowaniem tego telefonu i okazało się, że zupełnie niesłusznie. Zacząłem go używać i praktycznie od razu go polubiłem. A za co już Wam opowiadam. Pierwszą rzeczą, za którą polubiłem ten smartfon, jest jego wygląd. Przyznacie, że prezentuje się całkiem fajnie. Matowy tył brudzi się, zbiera ślady paluchów, ale na pewno mniej niż gładka szklana tafla. Obudowa jest oczywiście z tworzywa, ale ma taką podstawową szczelność IP52. Ma też niestety wystającą, chociaż całkiem ładną, ale jednak wystającą oprawkę aparatu fotograficznego. Ale ten element jest już tak powszechny, że po prostu przestałem się nad nim skupiać. Już mi jest naprawdę wszystko jedno, niech sobie te aparaty wystają. Co ważne, ten telefon jest bardzo smukły, jak widzicie. Producent chwali się, że jest to jeden z najsmuklejszych, o ile nie najsmuklejszy, z aktualnie dostępnych przynajmniej u nas smartfonów obsługujących 5G. Nie będę się spierał, czy jest to najsmuklejszy, czy nie. W każdym razie jest smukły, do tego jest niezbyt ciężki i bardzo fajnie leży w dłoni. Uwielbiam go trzymać. Nie wiem, skąd to się bierze, ale to jest takie coś, co się nie da opisać słowami. Szukam właściwego terminu, ale wybaczcie, powiem, że to jest po prostu ten feeling, który czujemy, użytkując urządzenie, trzymając je w dłoni. Oczywiście czujemy, że jest to plastik, nie ma tego poczucia ultra premium, ale czujemy, że urządzenie jest naprawdę porządne i trzymanie go jest po prostu najzwyczajniej w świecie przyjemne, przynajmniej dla mnie. Całość jest dobrze zmontowana i zapowiada się, że będzie dosyć trwała, chociaż ekranu fabrycznie nie chroni żadna folia ochronna, ta, którą mamy, to jest tylko na transport. Na pocieszenie dodam, że Motorola dodaje do zestawu taki oto silikonowy pokrowiec ochronny. Producent nie oszczędzał na wyświetlaczu. Edge 30 ma bardzo, bardzo fajny ekran. Jego ramka jest dosyć wąska, może tu na dole trochę szersza, ale i tak wygląda bardzo fajnie. Aparat do selfie mamy w dyskretnym otworku, a sam ekran jest jasny. Ma bardzo wysoką częstotliwość odświeżania, bo nawet do 144 Hz. No i oczywiście do tego rozdziałka Full HD, czyli wszystko w jak najlepszym porządku. I dziś co prawda pada, ale miałem już okazję używać tego telefonu w piękne, słoneczne dni i ten wyświetlacz naprawdę daje sobie świetnie radę. Z tego telefonu spokojnie możemy korzystać na pełnym słońcu. Obraz pozostanie czytelny. Jeżeli chodzi o odwzorowanie barw, również wszystko jest w jak najlepszym porządku. Do tego ekranu w żaden sposób nie mogę się przyczepić i bardzo się cieszę, że w tym telefonie taki właśnie ekran znajdujemy. Oczywiście znajdujemy również wszystkie opcje związane z dostrojeniem wyświetlacza do naszych potrzeb i upodobań, czyli sobie możemy tam dostosować temperaturę barwową. Możemy sobie włączyć automatyczne dostosowywanie odświeżania wyświetlacza do sytuacji, która się na nim odgrywa, po to, żeby trochę oszczędzić akumulator. Mamy oczywiście ciemny tryb interfejsu. Mamy też oczywiście ochronę wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim. Niestety mamy też małego kiksa w postaci nieco zbyt nisko umiejscowionego czytnika linii papilarnych. Moim zdaniem powinien być odrobinę wyżej, wtedy lepiej trafiałby pod palec, a tak musimy ten kciuk troszeczkę gimnastykować. Natomiast sam czytnik linii papilarnych, choć jest podekranowy, czyli niekoniecznie taki, jak ja lubię, działa zupełnie dobrze i nie mam pod jego adresem poważniejszych zastrzeżeń. Nie mam też zastrzeżeń do tempa i skuteczności działania układu rozpoznawania twarzy, chociaż oczywiście jak zwykle przypominam, że jest to mniej pewne zabezpieczenie niż odcisk palucha. O interfejsie Motorola nie da się powiedzieć zbyt dużo, ale to, co się powie, to będzie zdecydowanie pozytywne. Producent od dłuższego już czasu stosuje bardzo prosty, bardzo surowy interfejs, w zasadzie bardzo bliski do czystego Androida. Dokłada jedynie od siebie kilka praktycznych dodatków, chociażby służących personalizacji telefonu. Dokłada tryb dla graczy. Dokłada również kilka pomysłowych i kultowych już niemal rozwiązań, jak choćby gest włączania latarki poprzez potrząśnięcie telefonem, czy podobny gest służący włączeniu aparatu fotograficznego. To jest jak zwykle super. Super jest również to, że z interfejsu nie musimy usuwać żadnych nadprogramowych, zbędnych, śmieciowych aplikacji, a i nadmiar dodatków nas też nie przerazi, bo w zasadzie zgromadzono je w jednym miejscu, w folderze nazwanym po prostu Moto. Jak widzicie, jest też bardzo funkcjonalny Always on Display, a i pod adresem wydajności tego telefonu wiele złego powiedzieć się nie da, bo oczywiście ona nie jest jakaś szczytowa, ona nie jest topowa, bo przecież mamy do czynienia ze średniakiem,
który w środku ma Snapdragona 778G z plusem, 8 giga RAMu, plus oczywiście RAM wirtualny. Wszystko to razem z powodzeniem wystarcza, żeby ten telefon w codziennej eksploatacji pracował sprawnie i płynnie, chociaż oczywiście benchmarkami tutaj nie przeszpanujemy, no i gracze mogą nie do końca być usatysfakcjonowani mocą tego telefonu, ale jedną rzecz trzeba tu absolutnie podkreślić i pochwalić. Praktyczny brak throttlingu, bardzo stabilną pracą tego telefonu pod dużym obciążeniem, a do tego niską emisję ciepła. Ten telefon nagrzewa się tylko odrobinkę i w żaden sposób nie będzie to cecha dokuczliwa dla nas. Niestety, jednak nie ze wszystkiego jestem zadowolony. Zabrakło tu możliwości rozbudowy pamięci za pomocą karty. Jest tylko slot dual SIM. Nie ma miejsca na microSD, co może we flagowcach już tak jakoś strasznie nie razi, ale w średniaku, który tak naprawdę daje nam start nieco ponad 100 giga przestrzeni na nasze dane, może być jednak dosyć dokuczliwym brakiem. A skoro już o brakach mówię, to brakuje tutaj też mini jacka. To bardzo nie po motorolowemu. Na pocieszenie Motorola dała nam głośniki stereo. Co prawda nie jest to w pełni symetryczne stereo, bowiem jeden głośnik mamy na dole obudowy, a drugi to jest po prostu ten słuchawkowy, ale te głośniki po pierwsze są, a po drugie brzmią całkiem przyzwoicie. A dodam jeszcze, że producent daje nam tutaj Dolby Atmos z predefiniowanymi ustawieniami korekcji dźwięku, a nawet umożliwia nam dokonywanie własnej korekcji. Bardzo fajna sprawa, a skoro o fajnych sprawach mowa, to tylko tak krótko zasygnalizuję, że pod względem jakości połączeń, pod względem utrzymywania zasięgu, pod względem współpracy z sieciami Wi-Fi, czy komórkowymi, czy akcesoriami Bluetooth i tak dalej, pod adresem Motorola Edge30 nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń i tutaj wiele mówić już chyba nie trzeba. Dużo dobrego powiem też o akumulatorze. Co prawda on jest mało motorolowy, bo zwykle w Motorola mamy 5000 mAh, a tutaj mamy nieco ponad 4000 mAh, ale mamy w komplecie 33-watową szybką ładowarkę i napełnimy ten akumulator w mniej niż godzinkę, a jeżeli chodzi o wyczerpywanie się tej baterii, to również jest świetnie, bo ten telefon bez problemu wytrzymuje mi 2 dni jako mój daily, jako mój podstawowy główny telefon. Moim zdaniem to bardzo dobry wynik, szczególnie jeżeli zważymy na grubość tego smartfona i na jego niską stosunkowo wagę. Widać, że tutaj do zarządzania energią producent bardzo się przyłożył, a ja producenta za to bardzo tym razem chwalę. By było zabawniej, Motorola bardzo przyłożyła się tym razem też do aparatów fotograficznych. Mamy tutaj dwie 50-megapikselowe jednostki. W głównej znajdziemy optyczną stabilizację obrazu, a w kolejnej obiektyw szerokokątny. Całość wieńczy jeszcze obiektyw do rozmywania tła, no ale wiadomo, tu jest dwójeczka i po prostu robi portrety, ale warto wrócić jeszcze na chwilę do aparatu szerokokątnego, bowiem on pełni również funkcję aparatu do makro. Jakie są zdjęcia? Jeżeli chodzi o zdjęcia dzienne, nie mam absolutnie nic złego do powiedzenia. Zdjęcia są po prostu bardzo dobrej jakości i tyle. Co ważne, zdjęcia wykonane obiektywem głównym i szerokokątnym stosunkowo niewiele się od siebie różnią pod względem odwzorowania kolorów, pod względem dynamiki, także tutaj osiągnięto całkiem dobry poziom i właściwie nie ma na co narzekać, chyba że powiemy coś o zdjęciach nocnych. Te, no cóż, nie są najwyższej jakości, ale też nie są złe, są adekwatne do klasy tego telefonu, a przypomnę, mamy do czynienia ze stosunkowo, jak na obecne czasy, niedrogim jednak średniakiem. Więc też nie wymagamy tu cudów. Powiedzmy, że jest całkiem nieźle. Podobnie nieźle jest w kategorii makro. Tu rzeczywiście również ten obiektyw szerokokątny z autofokusem daje sobie całkiem dobrze radę. A co najważniejsze, mamy wreszcie przyzwoitą rozdzielczość, a nie jakieś tam marne 2 megapiksele. A jeszcze parę słów o selfiakach. Te są jak najbardziej w porządku. 32-megowy aparat to w tej chwili moim zdaniem już taki w zasadzie standard w porządnych smartfonach i zdjęcia są również całkiem porządne. Oczywiście dzienne zdecydowanie lepsze od nocnych, ale wiadomo, to nie jest flagowiec, to nie jest najwyższa półka smartfonowa, a
na tej, na której ten telefon się znajduje, możliwości fotograficzne mogę ocenić jak najbardziej pozytywnie, podobnie zresztą jak możliwości filmowe. I tu szczególnie chciałbym pochwalić możliwość przełączania się pomiędzy obiektywem głównym a szerokokątnym bez przerywania zapisu, co w tym segmencie cenowym występuje stosunkowo rzadko. Dla porządku dodam jeszcze, że w oprogramowaniu aparatu znajdziemy ciekawostkę w postaci funkcji kolor spotowej, która pozwala wyodrębnić na zdjęciu tylko jedną z barw. Mamy też możliwość zapisu jednoczesnego przednim i tylnym aparatem. Oczywiście osobny tryb nocny, no i tryb profesjonalny też tutaj znajdziemy. Za aparaty, podkreślam, w odniesieniu do ceny smartfonu, Motorola E30 łapie u mnie kolejny plus. No i ogólnie cała ta Motorola jest na jeden wielki plus. Kosztuje 2199 zł i przy tej cenie moim zdaniem jest naprawdę świetnym wyborem. Tak jak powiedziałem, podchodziłem do tego telefonu bardzo niechętnie, bo na początku niczym specjalnym mnie nie porywał. A jak go zacząłem używać, to go naprawdę strasznie polubiłem. Począwszy od tego, że fajnie się go trzyma w ręku, poprzez bardzo fajny wyświetlacz, porządne głośniki, dobrą jakość rozmów, długo trzymającą baterię, przyzwoitą jakość zdjęć. W zasadzie tutaj minusów wielu w tym telefonie nie znalazłem. Tak jak powiedziałem, jest trochę mało motorolowo, bo nie ma mini jacka, nie ma możliwości rozbudowy pamięci wewnętrznej, ale to są takie rzeczy, które już powoli zaczynają znikać z naszych smartfonów, no i chyba niestety, podkreślam, przyszła pora, żeby porządnych średniaków też zaczęły znikać. Zatem jeżeli pytacie mnie, jakiego średniaka do 2200 na tą chwilę polecam, to Wam powiem, że właśnie Motorola E30. Telefon bez większych braków, za to z wieloma zaletami i telefon, który naprawdę bardzo, bardzo szybko można polubić, nawet jak nie jest się jakimś tam zagorzałym fanem Motoroli. Także kurczę, no, udało im się to, naprawdę im się udało. Ale niestety w kolejce czekają kolejne smartfony, dlatego ja już się z Edge'em żegnam i lecę testować dla Was następne urządzenia. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!